Gościmy u pana Narcyza Kruka, porucznika, żołnierza Armii Krajowej, pseudonim Sokół. Panie Narcyzie, może zacznę w ten sposób. Pana cała rodzina, począwszy od ojca, który Józefa, który miał pseudonim Kasztan, prawda? Kasztan. Tak. Brat Zbigniew. Witek, pseudonim. Tak. Siostry? Siostra, jedna siostra. Mieliśmy tylko jedną. A jedna siostra, tak. Ona kończyła kurs... Ona kończyła kurs sanitariuszek w Żopcu. A pański tatuś był pierwszym, który założył w Skierbieszowie i w Łaziskach, tak. ZWZ. ZWZ. Tak, to wtedy było ZWZ. To znaczy, że pan też nie mógł inaczej, tylko musiał pan należeć. Nie należałem, ale byłem wtajemniczony. Rozumiem. Bo pan. Bo był wtedy... Ja miałem wtedy ile? Jak żeśmy zamieszkali w Łaziskach, to ja miałem 13 lat. Mniej więcej. Tak. Ale później. A później 14, później 15, potem żeśmy stworzyli ze Zbyszkiem i tam innymi chłopakami mniej więcej w tym wieku, z Marianem Szabelką ze Skierbieszowa, teraz na rozdołach mieszkał Galanek Gienek, on jest w naszym kole. Tak. Tylko, że on w domu nie wychodzi. Nie wiem, coś z nogami ma. Taką organizację, PW. O. I mieliśmy broń. I piękną broń nawet, bo nową pepeszę żeśmy znaleźli w łaziskim lesie. Porzuconą przez białogwardzistę. Ale też mama pańska była łączniczką. Matka była wtajemniczona jeszcze w Grudku Jagiellońskim. Rozumiem. Tam była psy, to się nazywało Organizacja Służba Zwycięstwu Polski. Pierwsze. W Lwowie. Tak. I tam była psypa w Lwowie. A my mieszkaliśmy w Grudku Jagiellońskim, to jest 30 kilometrów od Lwowa. I ojciec należał do tej organizacji. No i NKWD szukało, zresztą ojca szukało NKWD od początku. Bo jak był tylko wojskowym przecież. Tak, był wojskowym, ale mało to, że wojskowym ktoś nadał. No byli tacy ludzie. I nas gnębili od samego początku, jak tylko weszli do Grudka Jagiellońskiego. Przeszliśmy granicę w Przemyślu. Po sowieckiej stronie, bo Przemyśl był na sanie podzielony. Część wschodnia należała do ruskich, a część zachodnia do na sanie tak zwane. Na sanie, tak. Bo przez Przemyśl przepływa. No i żeśmy się wszyscy dostali do tej komisji całą rodziną. Bo to i dawali indywidualnie przepustki. A ojciec wziął, był na obronie Lwowa. W 1939 roku i jak Lwów się poddał, bo Ruscy weszli od tyłu, od wschodu, Niemcy atakowali od zachodu, no to Lwów, no poddali się Lwów, amunicji nie było żywności i tak dalej. I ojca uratował Żyd, którego tam w okopach ojciec dał mu konserwę na karmę. Ten go poznał, jak prowadzili ich Ruscy do niewoli. To poznał ojca i zrobili tam szum taki
i wyciągnął ojca. I ojciec przyszedł w takiej marynareczce z krótkimi rękawami, w czapce z guziczkiem, w kaszkiecie. Przeszedł przez front niemiecko-ruski. Groziło nam wywózka do Rosji, tak. Bo bolszewicy wywozili całą inteligencję. Adwokatów, profesorów, nauczycieli, wszystko, całą inteligencję polską wywozili, aresztowali najpierw. Tragicznie to się odbywało. No i tam były całe wioski legionistów. U Piłsudski dawał ziemię swoim żołnierzom po wojnie 20 roku. Tam była taka wieś, nie wiem czy ona się chyba nazywała Sądowa Wiśnia. Ja tam jeździłem na tą wieś po mleko już za okupacji ruskiej. I po zboże, bo robiliśmy na żarnach chleb. Mieliśmy mąkę, robiliśmy lazówkę na żarnach. Matka piekła chleb. Było ciężko tam za ruskich. Oni obiecywali, u nas się mnogo, u nas budzie, cukier będzie, będzie, sól będzie, będzie. Ale tego nie było, no. Bo obżarli, jak weszli, to biedli Polskę tam ze wszystkiego. No i przeszliśmy w Przemyślu. Ojciec dostał właśnie, jak już zakończyły się działania wojenne, wypłacali oficerom, podoficerom i żołnierzom żołd. Tyle, ile się, tylko zwielokrotniony. Ojciec dostał za ileś tam miesięcy pensję i miał kupę Polski. No i to pomogło nam przejść granicę, bo tam trzeba było opłacić nie Niemcom, tylko takim ludziom, którzy pomagali przejść przez dziurę. My żeśmy przez dziurę przeszli. To ojciec musiał jemu podpłacić. Polak, to był Polak, tylko taki Polak. Przemytnik. No, przemytnik. Tak jest. Tak. No i stanęliśmy przed komisją. Komisja zakwalifikowała i tego samego dnia żeśmy przeszli przez most na stanie. I wróciliście do Łaziska. Zawieźli nas do Krakowa. Aż tak. Cały transport, to było kupę ludzi. Kupę ludzi. Zawieźli wszystkich do Krakowa, a z Krakowa gdzie kto chce. Nie wiem dlaczego to zrobili. No i wiesz, że się przyjechali do Łazisk w rodzinę z strony ojca. I tu się zaczęło, tu ojciec zaczął organizować. Pod Chorążówkę w czasie okupacji, bo tu mylą i Sobieszczański mylił i fałszywie pisał o tym. Był w Puszczy Solskiej, nie wiem w jakiej miejscowości, czy to był stacjonarny, ale wiem, że była Podchorążówka, ale do Podchorążówki przyjmowali po małej maturze. Przed wojną po dużej maturze do Podchorążówki szło, tak? A w czasie okupacji no, trzeba ludzi po małej maturze, czyli cztery klasy gimnazjum. Jak miał, to była mała matura przed wojną. Także no, ale, że na to, tym szkoleniu pan to była jak to się nazywało? Podoficerska szkoła. Podoficerska szkoła. To żołnierze brali z oddziału i był kurs. Co to było? To było tak i ćwiczenia,
tego rodzaju, na przykład atak trójkątem Pluton i trzy drużyny trójkątem atakują. Trójkąt w lewo, trójkąt w prawo, trójkąt w prost i tak dalej. Tylarierą, jak rozwijać tylarierę, rojem jak... A kto to prowadził, panie Marcin? To prowadził to, kurs cały to prowadził ojciec mój. Bo ojciec był przed wojną instruktorem w szkole podchorążych w Zaleszczykach. Dosłużył się od stopnia, od szeregowca do starszego sierżanta. Ojciec się dosłużył i ponieważ był zdolny, więc był instruktorem tam. Nauczał, jak się obchodzić z bronią. A inne przedmioty kto inny prowadził. A u nas ojciec prowadził o broni instruktor. Też, a taktykę jak oddział ma się zachowywać w warunkach bojowych prowadził, nie prowadził, tylko taki kurs był krótki i dwudniowy chyba Pingwin Sobieszański. To łącznie to mniej więcej ile trwało takie szkolenie? Łącznie to nas trwało tak, 43 rok, jesień, późna jesień, listopad, grudzień, styczeń, luty. W lutym żeśmy zakończyli. Także to dosyć długo trwało. Ale to był stacjonarny, to się odbywało w jednym miejscu. I czekałem, mieliśmy taki nowoczesny, wtedy to był wzór 30 Brooklyn. A poza tym były materiały. Ojciec miał taką, pamiętam, książeczkę bardzo małą. To był taki format. Bardzo drobnym pismem drukowanym pisana. To była wydana chyba w Londynie. I tam był instruktaż, jak oddział ma się zachowywać w ogóle w warunkach bojowych. Na przykład był opis, jak należy atakować, kiedy atakować. Tylko w nocy żeśmy to robili. W dzień nawet nie było przemarszu. I wszystkie akcje odbywały się w nocy. Czy to było w Orłowie, czy to było w Grabowcu, czy gdzieś indziej. Jedyna akcja, którą przeprowadził na własną odpowiedzialność Sobieszczański, to była pod Małochwiejem. Do akcji, panie Narcyzie, za moment przejdziemy, ale jak został pan zaprzysiężony? Ja zostałem zaprzysiężony w Lesie Orłowskim. To było bardzo dużo chłopaków, dużo ludzi, dużo żołnierzy. AK i BH. To było razem, żeśmy przysięgali, z tym, że podzielili, kto do BH, proszę przejść na lewą stronę, tam się sformować, kto do AK, na prawą stronę. Tak się to odbyło. Ale to byli było tak dobrowolnie? Przechodzili, czy ktoś... Nie, ci co... W batalionach chłopskich? Byli już... Należeli tam. Już byli zapoznani i zaprzyjaźnieni. No, z wioski jak pochodził, tam tak. Było BH, no to on do BH szedł. Byli oficerowie BH i byli oficerowie Armii Krajowej. Był ciąg, był żuraw,
No, był mój ojciec, był też podoficer wtedy, w stopniu starszego sierżanta. No i wielu innych. No, ja nawet nie wiem, bo to się odbywało w nocy, w Lesie Orłowskim. Tam przysięga. Tam się odbywała przysięga. Deszczyk siąpił, taki drobniusieńki. To nam nie przeszkadzało wcale. To była już jesień, listopad chyba. I tam złożyłem przysięgę. W którym to roku było? Słucham? Który rok? To był 43 rok. Ja razem mieszkaliśmy z tym Szabelką, spaliśmy pod jedną pierzyną z nim i z gospodarzem, który nas kwaterował w Tarzyniechach, u Łagody Władka. Bardzo taka rodzina, bardzo duża, bo był, on miał swoich rodziców starych dwoje i dziadków dwoje. I on z żoną i małą córeczką tam mieszkał i tam mieszkała moja matka, bo musieliśmy uciekać z łazic. Musieliśmy uciekać dlatego, że ojciec dostał cynk, że szykuje się aresztowanie całej rodziny, nie ojca. Nie po ojcu, bo po ojca to już szukali. Oho, nim na Związek Radziecki napadli, to już przyjechali po ojca. Bo oni to, Niemcy zrobili to przed napaścią na Związek Radziecki, zrobili czystkę, więc aresztowali w ogóle tutaj, na wschodnich terenach, a ja nie wiem jak tam w środkowej Polsce i na zachodniej Polsce, ale tu aresztowali całą inteligencję. Więc na wsiach aresztowali tak księży, nauczycieli, naczelników Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, no i ludzi, którzy tam, tak jak ojciec, ukrywali się, byli wojskowi. No a ponieważ w połowie to była wieś ukraińska, byli Ukraińcy mieszkali, więc oni donosili wszystko. I mam tutaj nawet w książce napisane, kto donosił. Wcześniej to był Bereszt, no moja akcja to był Bereszt, no i tam inne jeszcze akcje były. Grabowiec. Grabowiec. Grabowiec to była taka poważna akcja, bardzo. A Bereszt to była akcja odwetowa. Trzeba było zniszczyć gniazdo nacjonalistów. Bulbowców, bo to bulbowcy byli, nie bandynowcy. Trzeba było zniszczyć gniazdo wypadowe, bo oni wypadali, mordowali naokoło wioski. Ja jak brałem udział w tej akcji, to wpadłem do jednej chałupy, już na końcu. Była taka chałupa stała na poboczu. Ode wsi była jakieś 100 metrów. Przy drodze stała, padłem do takiej chałupy, to tam było wszystko wywiezione, nic nie było, gołe ściany, nawet obrazów nie było, tylko gotowała się kapusta na kuchni i łoże było takie szufladowe i wiązka słomy. Tak jakby ktoś przed chwilą opuścił to, może tam ktoś na górze siedział. Na strychu. Ale już było koniec akcji. Ja ostatni wyszedłem z tej wioski. Ja szedłem. Wioska jak się paliła, to ja nie wiedziałem, co ja mam z lewej strony, z prawej strony. Ja w dymie szedłem. Przy nosem, przy drodze patrzyłem tylko, jak ślady biegną. Kół i ślady stóp. Żeby wiedzieć, w którym kierunku biec.
No i trafiłem na poboczną drogę, bo widzę, że skręca. Wyskoczyłem, dopiero oddech złapałem. Wioska była, to było pod strzechą. Poza tym w środku wioski były ogromne sterty słomy. I to się wszystko paliło, bo trzeba było zniszczyć i spalić to. Tam nie było dzieci, tylko byli sami dorośli. No i bo chudoba, bo bydło i tak dalej. Także akcja była bardzo czysta, to była wioska duża. Bardzo. My żeśmy tylko część robili swoją, a część robił Ryś, Becha. Basałek. No. Ten Basaj, właśnie, którego potem Ukraińcy zamordowali. To a Grabowiec? A Grabowiec to tylko AK robił. I tam też pan uczestniczył? Tak. Ale ja to tam raczej nie atakowałem posterunku. Bo Zbyszek dostał zadanie. O, jak u nas się odbywało to? Przed akcją zadanie rozdzielał. Nie było plutonu pingwina, nie było plutonu żurawia. Zadanie rozdzielał ciąg. I powiedział tak. Dowódcą jest porucznik Żuraw, bo Żuraw był porucznikiem rezerwy. Ciąg nie był w czasie wojny porucznikiem. On został po lasowcach dopiero porucznikiem, podporucznikiem. Mianował go Adam. A Żuraw był porucznikiem rezerwy, ale był dowódcą plutonu. To był bardzo fajny i bojowy facet. Pluton Żurawia stał w Starym Zamościu, na wierzbie, bo Stary Zamość był wysiedlony przecież. Wieś. A wierzba, na kolonii wierzbie. On, jego pluton stacjonował i Zbyszek był tam u niego w plutonie. A ja po szkole, pod chorążą, po szkole. Podoficerskiej poszedłem do Bońcy. Z drugim kolegą, Marian Polikowski, bardzo fajny człowiek, który jeszcze potem rozpieprzał ten posterunek w Skierbieszowie. Między innymi oczywiście. I ja poszedłem do Pingwina. Pingwin to był, można powiedzieć, administratorem. On był dobrym, bardzo dobrym nawet organizatorem. I on potrafił, ciąg sobie z tego dawał sprawę i jemu powierzył ten pluton. On był takim służbistą. On wiedział jak to prowadzić. No ale wróćmy do tego samochodu. To taka jednak a ten samochód. Bardzo... Ten samochód to Niemcy się cofali, front się cofał. My żeśmy byli w Bończy. I co zrobić? To jest majątek, o, majątek Bończa, tu jest las Bończa, a Niemcy się cofają, tak, wieś, bo wieś Bończa jest tu, cofają się do Kraśniczyna. A my jesteśmy tu. I broń, i my. Więc broń załadowaliśmy na dwa wozy. Przykryliśmy to gnojem. Powierzchownie to tam się zabezpieczyło jakimiś plandekami, coś takiego. I słomą. I tam się narzuciło gnoj. I takie jak była przerwa, bo oni się cofali, szli wszystkimi drogami ze wschodu na zachód, całą szerokością, jak chełmskie, zamojskie, tomaszowskie i tak dalej. To tak się front cofał, niemiecki.
i trzeba było czekać na lukę. Jakoś, no i poszły wozy, jeden po drugim pojechały. I stanęły tak jakieś 200 metrów od tej drogi, którą Niemcy się cofali. A my żeśmy przechodzili po dwóch. Takie było zadanie. Czyli takie przeskoczenie tej... Tak, przeskoczyć. No, no więc dwóch idzie, no to bo dwóch to co, to nie grupa. No i poszło dwóch i tak dalej, poszło. Ja szedłem z ojcem. Ojciec z krótką bronią się szło. Ja miałem granat, siekaniec, bo nie miałem krótkiej broni w kieszeni, a ojciec miał wisa. Pięknego, no wisienkiego wisa miał. Piękna broń. I idziemy, idziemy. No i stoimy, bo tu ciurkiem samochód za samochodem jedzie. Nagle zatrzymuje się samochód osobowy BMW. Taki. Wychodzi trzech oficerów wysokiej rangi i idą na nas prosto. A my stoimy jakieś 20 metrów od tego. Blisko, żeby jak się luka zrobić, przeskoczyć. Idą na nas, podchodzą do nas i pytają się, Kraśniczyn. Nacht Kraśniczyn. No to ojciec mówi, że dobrze jadą, że w porządku. No, to było takie przeżycie dosyć. Bo diabli wiedzą, co to jest z Niemcami, to nigdy nic nie wiadomo było. No i oni odwrócili się, poszli. To byli frontowi oficerowie, którzy prowadzili ten odwrót. No i zrobiła się luka i my żeśmy przeszli. Tam czekała furmanka jedna pojechała do lasu, a ta druga jeszcze czekała. Nie wiem, czy na nas czekał. Skoczyliśmy na tą furmankę. Ten kolega, który powoził, miał spirytus. Dał nam w butelce, litrówce, boniecki spirytus. Ojciec łyknął, ja też trochę wyczułem. Bo ten się zdenerwował jednak. Także to było. No i przeszliśmy do lasu Bonieckiego. W lesie Bonieckim ta no, kuchnia, obiad i tak dalej. Mnie ciąg wysłał z Krzyszczukiem. To jest, Krzyszczuk to jest taka osobna historia. Mnie wysłał na kontakt, że kilometr od obozu tam była spalona leśniczówka w Bonieckim lesie. Taka polana duża, tylko kominy sterczały i tak dalej. I mówi, będzie tam szedł oddział centraliuszki z 27 dywizji. Wołyński. Ja tam stałem z tym Krzyszczukiem. Krzyszczuk mówi, wiesz co, ja na chwilę pójdę. Ja myślałem, że on za swoją potrzebą. On jak poszedł, tak poszedł. Przyjechał na koniu wieczorem. No i zbieraj się. To ja stałem od rana, od 10 do no już noc się robiła w lipcu, ile to godzin? Będę musiał policzyć. I proszę pana, dochodzę tam, przemoczony jestem, bo zaczęło padać ciurkiem i woda leciała po plecach, to w buty. I proszę pana, tam przychodzę, no dali mi spirytusu, dali mi szynel mokry. Miałem taki szynel czarny z wyłogami szarymi, jak czarni mieli, no. To taki zdobycznie był. I
No wciągnąłem na siebie, bo zimno się zrobiło, lipiec, ale zimno się zrobiło, bo to deszcz. No i poszliśmy na skraj lasu, na skraju lasu była druga leśniczówka, gajówka właściwie, było kilka gospodarstw. Tam była jedna chałupa zbombardowana, to znaczy zawalony był komin. No ja się tam ulokowałem na tych cegłach, usnąłem od razu. Ale w nocy był alarm, czołg jedzie. No i wszystko się wyskakuje. Ja tam między innymi prawie ostatni wyskoczyłem. Prawie, no jeszcze nie, ale nim ja się pozbierałem, byłem zmęczony bardzo. No i noc czarna, nic nie widać, nic, jak w smole człowiek. Na mecz dopiero coś się tam widzi. No widzę, że tam skaczą przez płot, taki wyplatany płot był. A jak wyskoczyłem, to zza chałupy dwa snopy światła. I pojazd, jakiś pojazd, nie wiem co, czołg, może czołg. Na chodzie, silnik pracuje, to jakieś było 50 metrów ode mnie, od tego miejsca, gdzie stałem. I cisza jest. I dwa snopy światła tylko widać. No to ja przede mną skaczę, wchodzi na płot ten gawron i nagle Hendecho, słyszę głosy, takie jak te światła. I strzały, dwa strzały. I zaczyna się już gwar. Wszyscy mówią. Okazuje się, że dwóch Niemców wyszło z tego pojazdu. I szli kogoś szukać widocznie. No i natknęli się na zasadzkę, którą zorganizował ciąg. Pingwin nic o tym nie wiedział, bo pingwina nie było. Bo pingwin jak skoczył przez płot, tak go... Potem się znalazł w drewnikach. Tak, a ten przede mną, który właził na płot. Gawron. Ten gawron. To był z wojska, miał stopień kaprala. Bardzo fajny chłopak. I on w tym momencie skoczył i padły dwa strzały. I krzyczy, ranny jestem. A ja myślałem, że może i ranny, cholera wie. Ja mówię, jestem przy tobie, uspokój się. A tam już gwar, więc chłopcy przylecieli, wyłamali ten płot. Okazało się, że on skoczył źle i złamał nogę w dwóch miejscach. No i ile? No nieszczęśliwy wypadek. No, w dołek skoczył i miał pęknięcie kości, także przebicie miał nawet. Coś okropnego. Był kłopot z nim, bo my, no potem, ja już się zmieszałem z nimi, tam jeden Niemiec leży, drugi zwiał do lasu, bo las był zaraz za drogą, polna droga, chałupa, polna droga i las boniecki. Deszcz pada, siąpi, ten samochód stoi, ja wskoczyłem na ten samochód. To samochód był na gąsienicach. Pojazd gąsienicowy. I to sprawiało wrażenie, jak on jechał, że to czołg jest, bo to wyje tak jak czołg zupełnie. Inne silniki, mocniejsze i te... W
każdym razie to był samochód łączności. Jednostka wojskowa to byli strzelcy alpejscy. Mieli zupełnie inne hełmy, nie takie głębokie, te tylko płytsze, spadochronialne poza tym. I było ich chyba więcej, bo pięć karabinów, ładownice na skrzyni tej. Bo ja tam skoczyłem jeszcze z jednym chłopakiem i radiostacja. Pełne wyposażenie. Tak, radiostacja nadawczo-odbiorcza, radio takie, o takie radio leżące. Suche ogniwa, wyposażone w suche ogniwa, takie były tej wielkości. Słuchawki, pełno słuchawek. Skrzynka granatów, głośnik był. Prawdopodobnie to był samochód, który jeździł przed frontem i nadawał, że Ruski poddaj się i tak dalej, bo to propagandowe takie. Być może, że to. I był, właśnie dlatego był na gąsienicach. Że... No i co się z tym samochodem stało? No nikt nie był taki mądry, żeby go uruchomić. On chodził, ale nie wiem, czy tam kluczyka nie było, czy ten wziął, wyciągnął, bo jak się wychodzi, to się wyciąga kluczyk, prawda? Prawdopodobnie tego nie było. Gienek Kostrubiec, młot, ten, który potem zginął w Skierwieszowie, proszę pana, był czołgistą. Przed wojną był czołgistą w Armii Polskiej. I on próbował uruchomić, no ale jak nie ma kluczyków, nie ma, no to... I żeśmy zostawili. No, noc była okropna, bo gdzie żeśmy potem poszli, musieliśmy uciekać, bo jechał drugi pojazd. Chyba czołg jechał tym razem. Już był bardzo blisko, skoczyliśmy do lasu, lało strasznie. To przeładowaliśmy na wozy ten majątek niemiecki z tego samochodu. No i w kierunku Drewnik w las żeśmy skoczyli. No, próbujemy, skręciliśmy w kierunku Sulmic na zachód. I potem droga takim wąwozem w górę z powrotem na północ w kierunku Bończy. Jedziemy tą drogą. Okazuje się, że naprzeciwko nas coś jedzie. Jakiś w nocy nie widać, ale to się czuje. I słychać coś tam, jakieś ruchy. No i szwargoty. Oni się zatrzymali, Niemcy. My żeśmy się zatrzymali. Taki był ruch, wskoczyliśmy w ten ruch, zajęliśmy pozycję. Nadnieśli te dwa wozy, bo nie było miejsca wykręcić. To wąwóz. Musieli tego rannego wyniósł jeden do lasu. Potem z powrotem, jak nadnieśli wozy, znowuż go na ten wóz zaniósł. No my żeśmy się zwinęli i z powrotem na dół. Na dół zjeżdżamy i jest łąka, nizina, tak jak Sulmice, nie wiem czy pan zna to. To Drewniki, to jest to samo, to jest ten ciąg cały. I widzimy, że po drugiej stronie tej łąki, Drewniki, wieś, mgła opada i widać budy samochodów niemieckich. Niemcy tam stoją. Więc my na zachód, pod górą, w kierunku Sulmic. Nim żeśmy doszli do lasu sulmickiego, to już ruskie samoloty leciały.
nisko. Jesteśmy w lesie sulmickim, cała noc nie przespana. Rozładowaliśmy to wszystko. Przychodzi goniec, Niemcy sulnicę palą. No to biegniemy ratować sulmicę. Rzeczywiście palą się sulmice, kilka gospodarstw. Przebiegliśmy wieś, część wsi, na leśniczówkę. Tam był leśniczy. Bardzo taki porządny człowiek, fajny. Dosyć, że on mówi, był jeden Niemiec ze Skierbiszowa. Po podwodę przyszedł. I, a tam byli osiedleńcy, nie. Ci czarni, co ich nazywano? Nie, to nie byli czarni, to byli koloniści. Oni się przed wojną, ale zaraz po pierwszej wojnie, tam wykupili sobie ziemię, osiedlili się, tak robili Niemcy, dali na wschód. I oni już się wymieszali z Polakami. Ich zmusili do podpisania Volksschließlich. Oni nie umieli po niemiecku, niektórzy mówili, a niektórzy w ogóle nie mówili. Oni już byli spolszczeni. Tu leży na rotundzie Wacka Pachla. Pachla to jest niemieckie, ona stamtąd, ona czuła się Polką, zginęła pod Lasowcami. I oni nie chcieli dać jemu podwody żadnej. To zastrzelił, kilku tam zastrzelił i kilka gospodarstw podpalił. I poszedł sobie w górę, no ale jak on 15 minut temu, czy 20 minut temu poszedł, no to szukaj wiatru w polu. Poszedł w kierunku Skierbiszowa. I tak się skończyło. My żeśmy jeszcze potem przechodzili jeszcze raz linie niemieckie na Pańskiej Dolinie. Gdzieś tak przez chuszczkę małą czy dużą, nie wiem już, nie pamiętam dosyć, że byliśmy w chałupie też u Volksdeutscha, takiego kolonisty, który się czuł Polakiem bardziej jak. Z bronią byliśmy, przechodziliśmy, okopy kopali. Organizacja TOT kopała okopy, na Pańskiej Dolinie. No i tam Niemcy nadzorowali to. Tą organizacja, kto to był, to byli polscy ludzie, Polacy, których zmusili do pracy, do robót, no, które do były budowlane. No i żeśmy przechodzili tu okop, tylko ta droga jeszcze została, którą żeśmy przechodzili. Też na furmanki żeśmy broń załadowali, przeszliśmy to do lasu Orłowskiego na wierzbę tam i tak się skończyła nasza wojna. Wyszliśmy na szosę, że będą Niemcy z Zamościa jechać na Lublin. Na wysokości Krasnego, wieś Krasna. Tak, żeśmy takim wąwozem weszli, koń leży taki już napuchnięty. No i żeśmy szli w kierunku Zamościa, poboczami, jednym i drugim poboczem Gęsiego. Ja dźwigałem dwie skrzynki amunicji, taśmy do CKM-u. Mieliśmy bardzo dobre dwa CKM-y, ale jeden był kompletny. Ręce mi się urywały, bo to takie, te rączki to były z drutu, drucianie, cieniutkie, a taśma, to taśmy były parciane, ale amunicji było, no ile tam sztuk w skrzynce mogło być, 500 sztuk.
Towarzyło. No. Może nie 500, może 250. Nie wiem, ile jest skrzynce takie. Ale w każdym razie doszliśmy tak, że było widać szosę, tą górę w kierunku Sitańca. Sitańca nie było widać, ale w kierunku, no, był ten dom tego muzyka. Wysłowskiego. Na Wysłowskiego jeszcze stał. To już na drugiej górze. Właśnie tą górę było widać, bo te drzewa nie były takie jak teraz tam rozrośnięte. To było, szosę było widać i coś jedzie, czołg jechał. Przyjechał, poczekali Sowieci, już przyjechali, powitaliśmy. Tak się zakończyło. Przecież teraz, parę lat temu, zrobiło się głośno, w cudzysłowie, i nieprzyjemnie o ciągu. Śmiechu. Proszę pana. Jakie jest pana zdanie? Przecież pan moje zdanie jest takie i nie inne. Ciąg nikomu krzywdy nie zrobił. Rozumiem. Pierwsza rzecz. A jego zmusili, nie wiem w jaki sposób, a powiem pana, jak mnie chcieli. Jego zmusili do współpracy, być może, że współpracował. Ale czy ktoś na 100% ubrał, to udowodnił? Tam ktoś pisał jakiś z tego, z Biłgoraja. Tochman. Tochman, tak? Kto to jest ten Tochman? Jakiś pisze, że historyk, no nie wiem. No to jest historyk, tak? Ponoć w dokumentach IPN-u coś tam znalazł. Natomiast ja rozmawiałem też z ludźmi z IPN-u, którzy się tym interesowali. I oni mówią w ten sposób, że owszem, parę rzeczy jest przez niego podpisanych, ale to wcale nie znaczy, że tak jak pan wspomniał, ani nikomu krzywdy nie zrobił, ani nikomu nie zdradził. Nie. Rzecz polegała na tym, że zanim do Bydgoszczy, jak tam po wojnie, jak już miał rodzinę i to wszystko, wysłali nawet tu z zamężczyzny, żeby go... To był po prostu podstępnie pewne rzeczy zmanipulowano, że jego zakład, w którym on tam pracował, co prowadził, mieli duże manko, sprawy finansowe. Czyli... Tak, byłem na szczytach. Tylko, że ja byłem w ochronie taboru. Ja i ten kolega właśnie, co złamał nogę, tylko on jeszcze był przed złamaniem nogi, bo on był kapralem z wojska, a ja byłem młodzikiem. No, ja byłem jego zastępcą i mieliśmy grupę żołnierzy młodych. Staliśmy, no najpierw byliśmy na Kukiełkach w Puszczy Solskiej, potem było spotkanie z Podkową. Za Damem, tam była demonstracja tego przeciwpancernego karabinu, mieliśmy ten 1939 roku, to kaliber 7,35, chyba bardzo mały kaliber, ale wtedy te pancerze to były bardzo cienkie, 2 centymetrowe, 20 mm. Takie były pancerze wtedy i w czołgach ruskich i niemieckich. Potem dopiero to się tak zmieniało. No, mnie przedstawili Adamowi, bo ja byłem jeden z najmłodszych, było nas dwóch, właściwie czy trzech nawet. Ale ja byłem, ponieważ ja byłem pod ręką, to mnie Adamowi przedstawili. Adam to major Prus. Tak. A to był wysoki mężczyzna. Ogolony był na łysą pałę. On był łysy trochę, ale był ogolony zawsze. I tak się przedstawiał. Przystojny, postawny mężczyzna. Dobrze zbudowany. No i tam żeśmy się spotkali w Puszczy Solskiej z tym
z Podkową, z oddziałem Podkowy. A potem oddział wymaszerował na Floriankę. A my żeśmy pojechali z taborem na Zaburze, wieś Zaburze. I tam... koło Mokrego Lipia. Mokre Lipie, tam w tym okolicy Zaburze. Nie, to było po tej stronie Radecznicy. No tak. Bliżej Terespola, bliżej. To, a Mokre Lipie jest za. No. Za. Pan tam chodził, ja też to spędziłem. Tam żeśmy już przez Mokre Lipie, to żeśmy maszerowali w dzień. Maszerowali, to była chyba niedziela, bo wyskoczyły panienki ładnie ubrane z pierogami. Z pierogami i tak nam wrzucali na wóz pierogi. Te pieczone pierogi, takie tam wane. A same zrzuty w jakiej miejscowości? Były na Floriance. Na Floriance. Na Floriance. Tam dostaliśmy LKM. Były zrzuty niemieckiej broni z Afryka Korps. Anglicy przejęli magazyny niemieckie, jak tam rozbili Rumla. I rzucali nam nowisieńkie LKN. Przepiękne. Duże ilości były. Były duże ilości broni, tylko że oni to zmagazynowali. Ten LKM to właściwie ukradli chłopcy. A dostaliśmy 3 steny chyba. Zamiast wyposażyć nas w broń, to oni magazynowali, to potem się w ręce niemieckie dostało. To Rust, ten Rust, słyszał pan o sprawie Rusta. To on wydał te magazyny. A broń by się przydała. Oni na ogólne wysunkienie tak trzymali, tak? Jakaś polityka, nie wiem, kto to zarządził. No dostaliśmy 3 spadochrony, to potem żeśmy szyli z tego majtki, kąpielówki takie i koszule. Jeden klin starczał na koszulę, tylko bez rękawów, z krótkim rękawem, a to był jedwab. Były takie niebieskie i żółte, kremowe spadochrony. Tym rządziłem ja spadochronami. No to nie wiem, ale bo ja słyszałem, że dziewczyny robiły sobie bluzki, szyły. A to, ja, to nie u nas. U nas dziewczyny... Bo pan nie chciał dać im chyba, co? A nie, u nas nie było dziewczyn, u nas nie było. Nie, więc u nas było tak, że po Grabowcu tam był duży ostrzał, szczególnie z tej wieży przy kościele. Ale tam takie obniżenie i tam stały, były dziewczyny siedziały i one piszały strasznie. No bo to wrażenie zrobiło tam, jedna jest taka, druga jest inna. To nieprzyzwyczajone. I ciąg się zdenerwował i powiedział, że ma dosyć sanitariuszek, dziewczyn. I wysłał chłopaka. Kolegę na kurs dwutygodniowy. To był chłopak z Chełma. On przyszedł ze starszym, bo się gdzieś dowiedzieli, że w Błęczy stoi właśnie oddział i ciąg. Ale oni mieli, tamten należał do AK, tylko do innej komórki. No. Ten starszy był podobny łudząco do Hitlera. I tak nosił buńczyki i opowiadał przeciwne rzeczy, że nawet mu Niemcy salutowali,
kiedyś. Myśleli, że to przebrany Hitler. Więc tego chłopaka żeśmy przyjęli. Oni siedzieli u nas 2 tygodnie do sprawdzenia. Sprawdzili ich tożsamość, kto to jest, co to jest. Tamtego puścili, poszedł z powrotem do Chełma, a ten został u nas chłopak. I jego wysłał na kurs sanitarny. I mieliśmy... Dziewczyn u nas nie było. Także szyliśmy kąpielówki i koszule. Panie poruczniku, jak pan został aresztowany w Rozdołach w maju 1945 roku? Tak, 9 maja, dzień kapitulacji. U nas był dzień kapitulacji Niemiec. Tak. To mnie aresztowali w Rozdołach Zagajnik, bo tam są podzielodła, Rozdoły podzielodła. A Zagajnik to no, las jest, po jednej stronie las, a po drugiej stronie wieś. I ja szedłem do ojca. Miałem parabelu. Ale to było przechowywane przez brata jeszcze. W strzesze, w stodole. Złapało wilgoć, a w magazynku podającym amunicję jest cieniusieńka sprężynka. To jest cienka sprężynka. Ona nie wiem czy milimetr ma grubości. Chyba ma milimetr. I ona rozpadła się, rdza i po prostu. I ja szedłem do ojca, myślę sobie, ja tam dostanę magazynek jakiś, albo może coś się zrobi, może tam ktoś zrobi. No i idę opłotkami wsi, a oni wyjechali z lasu. Ja stoję za płotem takim wyplatanym, bo takie modne były wtedy płoty nasze. Z kolegą, on miał Schmidt Westona, jeden nabój tylko, bębenkowy, Schmidt Weston, piękny, niklowany, kaliber 7. I on się prędzej zorientował. I on nie uciekał, on stanął. A oni jak wyjechali z lasu, to zaczęli kiwać na nas. A ja widzę, że to milicja. To ja dyla. I uciekałem, oni za mną strzelali. Ale jak może zabić, ja bym to trafił. Bo ja wiem jak. A to byli milicjanci z pierwszego poboru, chłopcy ze wsi, którzy nigdy nie mieli przed tym broni. Jak on biegnie i strzela, to jak on może trafić. No ale nie sparła kolka. O. Kolka ta wątrobowa. No i nie mogę uciekać. Ale myślę sobie, podbiegnę jeszcze miedzą kawałek. Oni strzelają i wyrzucę, będę padał i wyrzucę. I tak zrobiłem. Zrobiłem to, mądrze myślałem, ale któryś zobaczył. Padłem, wyrzuciłem to, jak padałem. Zboże było takie, bo to w maju. Ale potem odskoczyłem w lewo. Pole. No i odwróciłem się, podniosłem ręce. Widzę, że nie dam rady już uciekać. No, dopadli mnie od razu kurbami. Wzięli mnie do środka. I bili mnie tak, znali mnie. Bo jeden potem się
do mnie przyznał, jak po tym biciu. Oni mnie tak bili, że chłop robił coś w polu, nie wiem, czy bronował tam, czy coś. Rzucił konie i uciekł w las. To ja widziałem. Byłem przytomny. Wszystko pamiętam dokładnie. No i zostawili mnie przy Hawryluku. Hawryluk się nazywał. Mówi, ja ciebie znam. Mówi, ja do ciebie nie strzelałem. Ale czy on strzelał, czy nie strzelał? Dobry słowo. Nie wiem, ale znacznie znał. Bo o nas tam, o ciągowcach wszyscy słyszeli. I ten sierżant był wojskowy. Z wojska. Starszy człowiek. Rozmawiałem z nim. To był, on się w ogóle nie mieszał w te sprawy. I on mi powiedział, że oni przyjechali po jakichś cielętach. Dla wojska. A zbili mnie tak, że ja nie mogłem, miałem tytoń dla ojca, wiozłem ten tytoń, to miałem chyba kilogram krojonego tytoniu. To zacząłem palić, to mówię do tego, skręć mi papierosa, bo byłem zdenerwowany. Nie mogłem nic, w ogóle ręce miałem niewładne. I tak mi wieźli potem do Zamościa, przez krzaki. To ja siedziałem na wozie, a oni po bokach. Bali się, że może będzie odbicie. I wieźli mnie przez Sitaniec do szosy, wiesz, w Zamość. Na rynku Nowego Miasta kazali mi zejść z wozu i prowadzili mnie środkiem szosy. Ja szedłem, a oni po bokach. Na poboczach, tak. Szli. Bandytę prowadzą. I tak szedłem od Nowego Miasta, przez rynek Nowego Miasta, przez Lwowską, bo to była Lwowska ulica. Tu na posterunek był, gdzie Klaryski jest ten klasztor. Tak, gdzie teraz szkoła tam. Tam był posterunek. No i tam mnie osadzili, tam się działo bardzo dużo ludzi. W tym, że ciasno było, przespałem jedną noc rano. Obczarz, Antoni Obczarz pojawił się, ja nie wiedziałem, że to Obczarz, że on się tak nazywa. Pojawił się w drzwiach on i jeszcze jeden. On był w kapeluszu, postawiony kołnierz miał, prochowca niemieckiego. Bo taki feldgrau był ten kolor, taki niemiecki kolor. I wywołał moje nazwisko, ja stanąłem przed nim i on tak miał takie białka, tylko widziałem jego. Patrzył na mnie i mnie w twarz uderzył, nic nie mówił i odwrócił się i wyszli. Taka zapowiedź była. Potem mnie wzięli za godzinę chyba. Było ich trzech, Kuryło, właśnie kolega Krzyszczuka, stopniu podporucznika. Ten Obczarz i jeszcze taki jeden oprawca, widać, że to silne bydle. No i kijem takim od szczotki, grabowym kijem. Do szczotki. O. I to mnie tak tłukli, ale ja byłem ubolały już po tych kolbach. Tam na polu, jak mnie tłukli po głowie, po rękach. Wszędzie. Ja zasłaniałem tylko i dlatego miałem ręce zbite, głowę. No to mnie zaczęli tutaj lać. Raz na stół mnie kładli, drugi raz mnie kładli, potem trzeci. Potem Obczarz mnie wziął w kąt u taki i z jednej strony boksował mnie AK, ta z drugiej BH, ta AK, BH. Potem lupą pistoletu miał
szturmowego Waltera, szturmowego miał z długą lufą. W żebra mnie to kładało. Tu. Dusił mnie też. Był wściekły, widać, że sinarz był ten obczas. Nie pytali pana o nic, tylko od razu? Nie, pytali mnie, tak, pytali mnie. Bo były napady na posterunki, tam rozwalili posterunek, tam rozwalili, tu coś wysadzili, tam było na aptekę jakiś napad był, pobrali lekarstwa, zostawili pokwitowanie. Aptekarzowi, żeby aptekarz miał spokój. Takie rzeczy, tam zastrzelili kogoś i tak dalej, to nie pytali. O to zarzucali mi nawet wręcz to. Ja brałem udział w sadach po rozbrojeniu, jak nas rozbroili, to część osiadła w sadach. Sady były wysiedlone przez Niemców, Niemcy uciekli. I nikogo nie było. Tam puste domy stały. Tam tylko ciąg mieszkał, bo ciąg tam się ożenił w sadach. U Szozdy. I tam chłopcy, którzy w oddziale mieszkali w sadach przed wysiedleniem, to powrócili na swoje. Ja mieszkałem u Węcławika. No i rano jem barsz z fasolą, bo nic innego nie było. I koleżanka mówi, Karolina, mówi, milicja idzie, a dom stał tak na wzgórzu, jakieś nad drogą, to jakieś ze 3 metry wyżej stał. Ja patrzę na drogę, idzie 5, tak. Maszyn, pistolet, karabiny, kabeki i idą, rozglądają się i zaczynają się strzały. A obok kwaterową szabelka spał na górce, nad stajenką, jako obolką. Na górze było siano, on po drabinie tam sobie wlazł i stał rano, otworzył drzwiczki i leje, sika. Z góry nie chce mu się schodzić. Jest ubrany w mundurze, tylko buty ściągnął, bo buty się zawsze ściągało. I proszę pana, oni zobaczyli szabelkę i zaczęli strzelać. Bez niczego, bez pytań. A przecież nieuzbrojony, nieagresywny. Szabelka jak stał, tak wskoczył. Już nie schodził po drabinie, tylko skoczył. I zaczął uciekać. Strzelali za nim. Nagle się zaroiło. Ciąg boso przyleciał, ja skoczyłem. Dużo chłopaków, nie wiem skąd, i znalazł się Dziechtiero i LKN, i broń, ciąg przybiegł z pepeszą. A poza tym miał jeszcze swój pistolet, bo jak nas rozbrajali, to pułkownik rozbrajał nas pułkownik Puziko. Pamiętam nazwisko, to ciąg go prosił, żeby mu ten pistolet, żeby mu pozwolił zatrzymać. Na pamiątkę czy coś? Tak, że to jest pamiątkowy, a to był nowoczesny pistolet Belgika, 15-strzałowa, ze zwodzonym celownikiem. Szerbienka miał zwodzony. 15-szałowy, czyli to nowość. I on z tym przyszedł. I w drugiej ręce trzyma pepesze. No i trach, trach. Leżą jeden, ten dowódca oddziału z maszyn pistoletem dostał tutaj stopę. Chodzi na pięcie. Wezwali sanitariuszkę od nas, Zosia Węcławikowa,
Ewa i ta Karolina. Opatrzyli go. A, mówi, wy mnie zabijecie. Nikt cię nie zabije, pójdziesz tam do swoich. I tak było. Mówi, a i był Piotr Łoń, jeszcze się Niedźwiedź był wtedy, pamiętam. I mówi porucznik do niego, słuchaj Piotrek, weźmiesz jego i wyprowadzisz go tam na tą drogę już nieosłoniętą. I ten tak Kuścika, idzie Kuścika, za nim z pistoletem idzie Piotruś i nagle dwa strzały. Trach, trach. I pada do rowu ten milicjant i pada też Piotrek, ale Piotrek nie dostał. Tamten dostał głowę, ten milicjant. A Piotr skoczył do rogu. No i ten milicjant jęczy, ale dostał łeb. Więc oni tam mieli dwóch NKWD-zistów przy moście. Taka grobla była przed mostem. I tam się uschadowili, tam stamtąd strzelali. Zresztą potem strzelali do mnie i do Jenka Kostrupca, do młota. Bo my żeśmy wysłał na ściąg, żeby zlikwidować karabin maszynowy na Gliniance, na widzowi mostu. A most był spalony i robotnicy robili pod nadzorem ruskich ten most. I my żeśmy tam poszli. No, ten gospodarz, to nasz człowiek był, mówi, oni wsadzili broń, złożyli pod mostkiem. A i poszli. No to my żeśmy tą broń wzięli, tam był LKN niemiecki, porzucona broń, bo to był kocioł. Także my żeśmy byli uzbrojeni lepiej jak w czasie okupacji. No i leżymy nad Glinianką, taka ściana, to wykopana glina, no jakieś 10 metrów. I tam ludzie pracują. Przed nami budziaki rosną o takie. I ktoś idzie z góry. Tam kiedyś było biskupstwo jakieś. Ktoś tam idzie i strzela. A my jeszcze takie niedojrzałe śliwki, miętosimy, głodni jesteśmy, jemy. Leżymy tak na skraju. On ma pepesze. Ja mam, no mam z tej broni, wziąłem karabin. I widzimy, idzie. Ale widać go tylko tyle. Bo w budziakach ścieżką idzie. Przystanął sobie i w górę strzela. A tam na moście pracują. On jest na wysokości tego, na linii tego mostu. A młot mówi, wiesz co, ja spróbuję. No i wymierzył. A ja obserwuję. I puścił taką serię ze 3 sztuki. A ten, ja widzę, jak aż nogi wyżej głowy podrzuciło go. O, mówi, a jemu spadł z tego, z muszki. Mówi, nie trafiłem. Ja mówię, trafiłeś. Zaraz zobaczysz, jak ranny, to zaraz. I tak się okazało, zaczął, oprzytomniał trochę i zaczął, oj, wody. No tam się zrobił ruch na moście, zaczęli uciekać i ci helikopterowcy ruscy i Polacy uciekali, bo nie wiedzą co. A jak żeśmy szli jeszcze na tą, po tą broń, to żeśmy szli górą, Gęsiego, młodszy pierwszy, ja za nim.
padły dwa strzały. Od niego, od nogi, jakieś pół metra. I u mnie też pół metra. Zekceważyliśmy to. Idziemy dalej. Następne dwa strzały już przy samej nodze, jemu i mnie, poprawił celownik. Ale jeszcze nie dobrze. No to skoczyliśmy w wąwóz, droga szła w górę wąwozem, tak. No, żeśmy skoczyli w wąwóz. A ten radny tam siedział, jęczał, krzyczał wody, wody, pić, pić. Zostawiliśmy to, wzięliśmy tą broń, poszliśmy do lasu w umówione miejsce, bo później się umówił, że gdzie będą. To była taka buczynowy las taki był. Tam żeśmy się zebrali i stamtąd żeśmy poszli na Rozdoły. Zagajnik. U Burego to był kowal, osobno mieszkał pod samym lasem. Tam żeśmy na górce przesiedzieli ze dwa tygodnie, w nocy żeśmy wychodzili. Nie chcieliśmy mu robić poruty. Nawet milicja przejeżdżała koło nas, bo to koło tego gospodarstwa była droga. Przejeżdżali. Mogliśmy tam ich rozwalić, no bo to dla nas tam paru milicjantów było. Szabelka był w szoku cały czas. Jak jechała milicja, to on się wyrywał, chciał uciekać, krzyczał. Musieliśmy go trzymać i gębę mu zatykać. Był w szoku po tym, co się zdarzyło w Sadach. Jak do niego byście byli przyjaciółmi z nim? No my żeśmy się znali jeszcze przed tym. On starszy ode mnie był, on właśnie był kolegą Zbyszka. Bo to jednak między nami jest różnica półtora roku. A półtora roku wtedy to było... To różnica. To duża różnica była. Także... No my mówimy o człowieku, który pan mówi właśnie, który później spodkował, uciekł do Czechosłowacji, przedzierał się na stronę amerykańską i tam... Tam się przedarli, przeszli Amerykanie... A jego niestety w czasie ucieczki zastrzelili. No, właśnie. Wróćmy może, panie Narcyzie, do tego, jak pana tutaj obrabiali nasi uczciwi Polacy, no. Ubowcy. No ten właśnie, ten owczarz, on mnie okrutnie potraktował. On już mnie dusił, nie wiedział, a ja nic nie powiedziałem. Nic. No przecież wiedziałem, gdzie ojciec, gdzie dużo chłopaków się ukrywa. Na Rozdołach przecież. Ja tam chodziłem z meldunkiem do tego, do Karego. Bo tamte komórki były do są Kary. Więc on miał archiwum całe Kary. I tak dalej. Więc tutaj mnie przetrzymywali nas dziewięciu w celi, która miała 95 centymetrów szerokości i 3 metry długości. 3,20 długości. Tu na Czackiego. W kamienicy Czackiego. Czyli nie na Czackiego, tylko... Czerskiego. Czerskiego, tak? Aha. To Czerskiego na ulicy... No teraz Kolegiacka. Ta ulica? Tak. Aha. No. To jest... To była węglarka bez okna. Posadzka. Ściany malowane były, lamperia na brązowo. I nas dziewięciu spaliśmy z podkurczonymi nogami po trzech. Na trzech metrach kwadratowych. Dziewięciu ludzi na trzech metrach kwadratowych. No, nawet nie trzy metry kwadratowe. Poniżej. To jest w książce, jest, nie wiem czy ja znajdę ją. Ktoś zrobił pomiary tego, jest.
Może mam poszukać? Nie, to może później. Może później. Ja ją poszukam. I co, i tam, ile tam? I tam przesiedziałem 2 tygodnie. 3 tygodnie. Potem przenieśli mnie na większą celę, ale warunki się nie zmieniło, bo tam było 15 ludzi. Od ulicy było okno, tyle było, że było powietrze. Ja leżałem w samym kącie pod ścianą od drzwi na przeciwległej ścianie. Ci, co przy drzwiach, to tam jakieś powietrze mieli. Stęchłe, bo stęchłe, ale było. A ja leżałem przy ścianie naprzeciwko drzwi. I przy mnie stał kibel, to znaczy taka kanka na mleko, taka na 5 litrów chyba, duża, biała, pobielana, śmierdząca, bo ta urina osady z uryny, to strasznie śmierdziało, a jak ktoś się chciał odlać, to przecież chodził po ludziach. To sobie szukał tam miejsca, żeby nie stanąć na kogoś. No i tak było, ale jak lał, to nade mną lał, no. Ja, i ten smród, okrutny smród, potworny tego osadu z uryny. Coś okropnego. Ja tam nawet na ścianie to zapywałem tak po 5 dni, nie po tygodniu, tylko kreski, 5 kresek i przekreślałem, jak tam pan będzie to na zachodniej ścianie, na lamperii na tej wysokości. Jeżeli ta lampera istnieje, to takie rysuneczki tam powinny być. A potem przesiedziałem tam na tym, to mi matka wrzuciła przez okienko taki naleśnik, taki grzybek z jajem zrobiony i z mąki. Obwinięte to było pierwszy numer przekroju. Pierwszy numer przekroju. To żeśmy to czytali, to była jedna, 4 strony tylko. Tak wydarte było z przekroju. I matka to wrzuciła. Od razu był komendant Lachowski, się nazywał Ukrainiec. Po polsku mówią. On wpadł, no i wszyscy na baczność, a ja stoję naprzeciwko drzwi, ale tam był komin za mną i drzwiczki, ja wsadziłem to w komin. Tam te drzwiczki było do, żeby te cadze wyciągać, coś takiego. Zameldował. Przy drzwiach był wartownik, ten wartownik zameldował, że ktoś coś tam rzucił. Kobieta jakaś wrzuciła, matka to wrzuciła i przestraszyła się i uciekła. A ja nie wiem, czy ona wiedziała, że mnie to, że ja tam jestem. Nie wiedziała, bo okienko było zatkane, zabite deskami, tylko były szpary. Tak. No ale matka wrzuciła, kto by nie, to będzie miał co jeść. No. Przyniosła dla mnie. I dostałem popysku od komendanta Lachowskiego. Aha, po tym śledztwie z tym owczarzem, to mnie ten porucznik kuryło. Ja na oczy nie widziałem, byłem spuchnięty. I chciałem sobie tak zrobić, żeby on mnie prowadził z pistoletem przez ten rynek głodny na ulicę Żeromskiego. Tam prowadzi mnie, ale ja nie widzę. A on każe mi ręce na tył zakładać, a ja nie widzę. Więc ja tak przyciskałem te oczy i na moment coś tam widziałem. I tak szedłem. Zaprowadzili mnie na górę do Lachowskiego.
I tam się zaczęło następne śledztwo, taki krzyżowy ogień pytań. Jeden pyta i jeszcze nie skończył, już drugi pyta. I Lachowska, ja posadzili mnie w fotele, były skórzane, miękkie, eleganckie, po niemieckie, bo tam było przecież gestapki. Jak ja usiadłem, ja wpadłem w to. W ogóle byłem nieporadny, taki pobity, niezręczny. I było ich pięciu. Komendant, był ten obczarz, tam jeszcze ktoś za mną i odzywa się za mną, za plecami. Jakiś głos, pytanie pada i ja mam natychmiast odpowiedzieć. A jakie pytania zadawali? Co pytali? O to, co chcieli? Jakieś posterunki w Tomaszowie, coś informacje. Tam. Napad na posterunek w Tomaszowie. Że ja brałem udział. Ja mówię, że nie brałem żadnego udziału. Że nic o tym nie wiem. Na aptekę teraz, a gdzie broń przechowuje i tak dalej. No, przeróżne takie organizacje. Aha, przede wszystkim ojca pytałem. Aha, jeszcze przed tym, a nie, to już po tym. Po tym śledztwie, tak. No to trwało chyba godzinę, to mnie się strasznie przedłużało, mnie się wydawało, że to wieczność. No na dół już parę dni jak siedziałem, czy jeszcze tygodnia nie siedziałem, zjawia się Krzyszczuk. W tej celi numer jeden, bo to jak schody na dół są, to od razu prawo, pierwsza cela to był ta węglarka, gdzie ja siedziałem. Wizjer to było o taki nieokrągły, tylko prostokątny. I ktoś mnie wywołuje po pseudonimie. A takiego zwyczaju tam nie było, żeby strażnik tam na dole strony, żeby pozwolił kontaktować się z kimś skąd. A on wywołuje mnie. Ja widzę blond, bo on rudy taki i blond ma niebieskie oczy i blond te widzę. A myślę sobie, to Ryszard. Ja jeszcze go nie podejrzewałem tak, że on jest taki. I mówi, ja siedzę tutaj w celi numer 3. Nie wiem, czy taki numer powiedział, ale mówi, na obiedzie to się spotkamy. No dali obiad. Obiad to był nawet dobry, bo taki gęsty, że można było się najeść. To był krupnik z kartoflami. Jeszcze jak ktoś miał smalec, to doładował, to można było się najeść. No i wywołują mnie. Cela jest opuszczona, to jest w tym samym ciągu, gdzie moja, po tej samej stronie, tylko ostatnia cela. Podłoga tam jest, owszem. Ktoś leży twarzą do ściany, na boku, a tutaj jest Bolek Korkosz. Znał pan Bolka Korkosza? On pracował kierownikiem stacji epidemiologicznej. Taki jąkała. No jąkał się. I jest Krzyszczuk. I mnie tam wprowadzają. I on mnie pyta o chłopaku. O pingwina mnie pyta. O ojca. Przede wszystkim o ojca. Ja mówię, że ja ojca nie widziałem, jak się wojna skończyła. Mówi, ostatni raz widziałem go w stodole u Romka, bo tak było rzeczywiście, nocowaliśmy. Na jęczmieniu żeśmy nocowali, niemuconym. To wie pan, co to? No, można sobie wyobrazić. Zbyszek, ja i ojciec. U Romka Wojtasiu. On Wojtasiu się nazywał, czy coś takiego.
Ale on nie wiedział, Romek, bo była mgła, stodoła była na łące, stała przy drodze, a jego mieszkanie po drugiej stronie drogi. I my żeśmy stodołę otworzyli, jak to się otwierało stodoła. Przecież stodoła była tylko na ten. I Krzyszczyk uwierzył panu? Ja mu mówię, że ostatni raz widziałem wtedy ojca. Matka mówi, rozstała się, bo ojciec pił. I ty jej rozstała się i w ogóle nie wiemy, co się z ojcem dzieje. A już wtedy pan czuł, że to on pracuje w UB? Nie, już jeszcze, nie, jeszcze nie wiedziałem. Ale ja wiedziałem, że nikomu nie wolno. Nie wolno, nawet bratu nie wolno powiedzieć nic. Tak jest. Co ja wiem. I tak było. Ja się tego trzymałem. Ja sobie sam tak nakazałem. Koniec. No i tak powiedziałem mu tą historię, prawdziwą zresztą. Mówię, ostatni raz wtedy widziałem i od tamtej pory nie widziałem się z ojcem. Nie wiem, co się z nim dzieje. I potem... on mnie jeszcze wypytywał, tak. No, ale już wtedy zorientowałem się, że takie widzenie w więzieniu, spotkanie piwnicy w Ubockiej, to jest nienormalne. Już mam się na ostrożności. Już miałem się, od razu na początku miałem się, że tu coś jest nie w porządku. I ten Bolek Korkosz, on był dla mnie taki sympatyczny. Ja go mało znałem, ale poznałem go tam właśnie przy rozpracowaniu tych milicjantów. On był wtedy też, myślę sobie. Ale oni muszą współpracować. Wzięli takich ludzi, których ja przyjaźniłem się w czasie okupacji. No ale to jest nienormalne. No i potem mam sąd wojskowy. Już potem mnie zaprowadzili do więzienia. Mam sąd wojskowy. Kolejka jest, ja jestem chyba 20, w kolejce stoję. Dwa sądy są, dwie sesje z hełma. To wojskowy. Tak, ja mam nawet tak. W dokumentach. Nazwiska mam sędziu. Ale już przede mną stoi pacjent do sądu, bo to 15 minut i rok czy kara śmierci, to bardzo szybko się odbywało. I tego wywołuje tego i do mnie mówi, nie martw się, będzie amnestia, dostaniesz mały wyrok. Protokolantka. Przy sądzie była protokolantka. I ona mi od razu taki cynk podała. Nie martw się, będzie amnestia, dekret o amnestii. O, taki powiedział. A my nic nie mamy w więzieniu, żadnych wiadomości. Ja wtedy w dużej celi siedziało nas tam 25, może 30. Siedział policjant Majewski z KS dostał, brał za zastrzelenie Żyda 20 zł. Brał. Potem był Zienkiewicz Józef Kapo z Majdanka. Karę śmierci dostał. Na nim wyrok był wykonany, na tym policjanci nie wiem, czy wykonali. A na tym to czytałem potem afisz. Żeby wyrok wykonano, on był okrutny podobno. Fryzjer z zawodu z Chłowieszowa. Jego nazwisko siedziało 5 Ukraińców, UPA. Jeden chłopak, taki 15 lat siedział. Siedział chłopak, może 15 lat, może 14 lat, Polak. Karę śmierci dostał za to, że znaleźli u niego biuletyn informacyjny z okupacji i karabin w zagacie znaleźli. I za to dostał KS-a chłopak nieletni. Z
skończyli go, ale nie wykonano na nie wyroku. A pana jak potraktowano? A mnie potraktowano na sądzie, dostałem z pierwszego artykułu od roku do 10 lat i kara śmierci za broń, dostałem rok. Ale to już przestali wywozić do Rosji. Już nie wywożą. Dlatego, bo ja bym pojechał na Białe Niedźwiedzie. I właśnie to, co ona mi powiedziała, małe wyroki. I za przynależność do nielegalnej organizacji dostałem rok też. Najniższy wymiar kary. Ale pan komendant, towarzysz komendant, sobie wziął mnie na rząd. I tak, po wyroku wsadził mnie na parter do Volksdeutschów. SS-man siedział tam, szeregowy SS-man. On pochodził z Sitańca, z kolonistów niemieckich, doskonale po niemiecku mówił i po polsku. Siedział chłopak z czarnych, młody, 14 lat, właściwie mieszkał Niemiec, po polsku mówił. Ale to chłopak, on z rodzicami uciekał, gdzieś się zgubił. I jego brata, takiego małego, jakiś gospodarz wziął z Sitańca do domu, no bo przecież takie małe dziecko będzie siedziało, a on chodził tam na niedzielę do niego, do Sitańca. Do tego to nie mam pretensji. Ale z SS-manem mnie posadził pan komendant, dwóch Volksdeutschów, dwóch braci złodziejów i jeden zawodowy złodziej, przedwojenny taki, który kradł krowy, kury, bieliznę po wsiach Izrael, był połamany, pobity kilkakrotnie przez chłopów. No ale na pewno zna pan tą historię Moczarskiego, który przecież siedział z generałem Stropem. Tak. No. Także to było dla nich właśnie takie specjalne. Jeszcze specjalnie upokorzyć. Upokorzyć, tak. Z takim, właśnie o jemu o to chodziło. Tak. A jeszcze na sekundkę wróćmy do... Ile taka rozprawa trwała? 15 minut. Jakiś obrońca, coś tam, coś mówił? Nie, ale przyjechał Lachowski ze swoją świtą na moją rozprawę. Tak. Specjalnie, na innych nie. I był taki sierżant, jak on się nazywał, mam jego nazwisko, Socha, czy coś takiego. I on powtórzył przed sądem to, co ja powiedziałem Krzyszczukowi. Że nie widziałem, że nocowałem tam tak dalej. I on w sądzie czytają te moje zeznania, prawda, bo pytania i odpowiedzi i oni mi co z ojcem się moim dzieje, co się dzieje z kasztanem. Ja mówię, że ja nie wiem, a ten, Lachowskiego odwołali z jego świtą, bo coś się tam przydarzyło i musieli jechać na akcję. A zostawili tylko tego sierżanta, milicjanta jako świadka. I ten świadek dosłownie powiedział to, co ja powiedziałem Krzyszczukowi. I już wtedy był pan pewien, że... No tak, że to od Krzyszczuka, że Krzyszczuk jest postawiony przez nich, żeby przesłuchanie zrobił i żeby powtórzył. Ale sędzia taki, on był siusieńki, ten sędzia. Nie był stary człowiek, ale był jakiś po 50, 60, koło 60, porucznik. I mówię, a czy świadek jest naocznym? Nie, to nieważne, tak powiedział. Ale już mieli instrukcję, żeby łagodniej okowców sądzić, bo nawet przyjechał prokurator z Warszawy i miał do nas przemowę, taką przed rozprawą jeszcze moją, i tak dalej. Ale ten Lachowski mścił się, posadził mnie
że mnie upożyć do między tych Volksdeutschów SS-mana, ale potem mało. Pewnego dnia wypraszają wszystkich, tylko mnie zostawiają w Anschluss. I przyprowadzili dwóch skazanych na karę śmierci. Trzeci jest u spowiedzi, powiedzieli. I przede mną siada człowiek. I jedynie co mnie prosił to ksiądz, czy mam książkę do nabożeństwa. Ale mówię, mam. Poproszę. Wziął książeczkę, gdzieś tam grzebał. Złotą obrączkę założył sobie i modlił się, a drugi wchodził. Mnie jednego zostawili w celi, żebym ja zobaczył, jak to człowiek przed śmiercią się czuje, co mnie czeka. Przyprowadzili Titkę, mordercę, Janowiec chyba, gospodarza, który zamordował sąsiadkę, strzelił, bo go poznała, to strzelił do niej. I ona przed śmiercią umarła w szpitalu, ale przed śmiercią zeznała, że to był Titka, nazwisko, to zapamiętam. On wyszedł, przyszedł ze spowiedzi, zapłakany, zapuchnięty, trząsł się jak galareta. Otyły taki był facet. A ten, co przede mną siedział, modlił się, to był czarny, śniady, pociągła twarz, wzrostu mojego. Mniej więcej włosy miał czarne, proste, grube, takie. Był spokojny. I wyprowadzili ich z mojej celi. Tamtych przygnali z powrotem, tych SS-mana i tych Volksdeutschów. I proszę pana, za 15 minut mniej więcej strzały z pepeszy się odbyły. Oni, tam był taki sadek morwowy na tyłach więzienia. Sadek, bo ja chodziłem tam łamać gałęzie dla jedwabników. I tam były takie trzy słupki, o takiej wysokości, z kurczkami. Jeden od drugiego 3 metry był. I tam ich powiązali do tych słupków i tam krótka seria. 3 serie były krótkie, a potem pojedyncze strzały, dobicie. Tam ich dobili i gdzieś ich pochowali, nie wiadomo gdzie. Ile pan, panie narcyzie, amnestia jak wyszła, to pana wypuścili? Ja nic o amnestii potem nie słyszałem, bo potem mnie z tej celi przychodzi ten oddziałowy, mówi, wywołał moje nazwisko, zbierać swoje manatki. Ja biorę, w koc zawinąłem, biorę, a on mi prowadzi, ale nie prowadzi mnie na zewnątrz, tylko w korytarz, w prawy korytarz. I otwiera celę, ancel i wsadza mnie samego tutaj do celi. Tam był jeden człowiek tylko w tej celi. I ten człowiek, nie melduje, to jest cela śmierci. I zaczyna mi opowiadać takie opowiastki, jak to jeden powiedział, że się nie da wziąć, nie da tego, że miał brzytwę i mówi, i tak się dał wziąć, tak. Ja myślałem, że to jest więzień, ale jego za jakieś 15 minut wywołują. I on mi tak naopowiadał, że to cela śmierci. To była cela śmierci. To ona była jakieś skrzydło. Więzienie jest w kształcie skrzydła T, prawda? Nie wie pan? Mówi pan o okrzei? Tak. No tak. No to jak się stoi twarzą do podwórka, to ta ostatnia cela, ancel, to była cela śmierci.
I ja tam siedziałem 2 albo 3 tygodnie jeszcze. Do tego, jak mnie wywołali, sam, muszko, siennik, to co lepsze jak tam, ale ja jestem w celi śmierci i nie wiem, co ze mną będzie. A były takie czasy, że człowiek mógł się spodziewać wszystkiego. Bo zdarzyło się, że tam jakiś bunt był i ten Lachowski zastrzelił chłopaka na podwórzu. No wszystko można było wystrzelić. To ich tam przypilnowało. Tak. A poza tym nas NKWD pilnowało. Nas pilnowało NKWD. Wewnątrz ci oddziałowi to byli Polacy. A na bocianach tam i ochrona całego więzienia była NKWD. No i mnie tam przetrzymali 2 albo 3 tygodnie. Ten chłopak Niemiec przynosił mi tytoń, liście tytoniu, świeże, zerwane, on wychodził do roboty. Nie pilnowany, tylko na godzinę musiał przyjść, więc kładł mi na parapecie ten liść. Tam powiedział parę słów, co słychać i to wszystko. Takie kontakty miałem, a potem mnie wywołali, postawili w szeregu. Widzę, że już amnestia, że wyprowadzają przez okno, patrzę na podwórko, co na parterze, że formują z dezerterów oddział, kompanie formują. Stawiają w szeregu, czwórkami wyprowadzają. Tego było dużo tam. Dezerterów od cholery było. No to już wtedy myślałem na amnestię. Ale jeszcze mnie nie. Ale potem wywołali mnie i ten mi mówi, idziesz na wolność. A ja jestem boso, bez butu, bo mi buty zabrali. Miałem buty z cholewami, wyczesy mam cajgowe, takie prążki szaro-czarne, połatane, bo wyciągałem nitkę z ręcznika, miałem igłę i łatałem sobie na kolana, na dupie, w koszuli też połatanej, bo się spało we własnym ubraniu, nie było więziennego. Słoma była starta, jeszcze pamiętająca czasy niemieckie. Była tak starta, że to nie była sieczka, tylko to było takie miałkie coś, jak było papierowe były sienniki, jak była mała dziureczka. Proszku takim już, proszek się zrobił. Proszek, to kubka tam się na podłodze uformowała, kubeczka taka, stożek. Czego? Jak się pan poczuł, jak pan powiedzieli, że idzie pan na wolność? No, byłem zadowolony. Jak mnie wypuścili, już byłem taki zaniepokojony, czy ja wyjdę, czy nie wyjdę, czy ja wyjdę, czy nie. A może coś im się tam przypomnie. Cholera, człowiekowi różne myśli przychodziły. Jak mnie wypuścili, to ja na bosaka, a to był chyba sierpień. Albo wrzesień. Nie wiem. Ciepło było. Ja na bosaka do Siemki, tam pod bramę wojskową, to przecież niedaleko. Niedaleko, tak. Idę, dom zamknięty. Na parterze żeśmy, bo to parterowy dom mieszkali. Ale widzę, że okno jest uchylone. To ja pchnąłem okno, wlazłem przez okno. Przebrałem się, matki nie ma. Poszła pewnie po zakupy, siostry nie ma, nikogo nie ma. Umyłem się, przebrałem się, buty jakieś założyłem i na miasto. Wolny. Od razu na wolność. Wolny. I ratusz zobaczył, czy stoi. Kochany, poszedłem do parku. Do parku idę, może kogoś spotkam, kolegów
popołudniówki. Nie ma nikogo, ale wychodzę z parku, a wchodzi Lachowski, komendant Urzędu Bezpieczeństwa w skórzanym płaszczu. Tu na mostku, on z jednej strony mostku, tu przy bramie, a ja z drugiej, ja wychodzę z tego parku. Polubiliście się w cudzysłowie. Ja stanąłem i on stanął. I on mówi, no co, wyszedłeś, syneczku? Jak się czujesz? No nie wiem, co powiedzieć. Jak powiem dobrze, to mi może da. A jak powiem źle, to mi też może da. No ale jakoś poszedł do parku, a ja jak wyrwałem stamtąd, już do UB po dokumenty nie poszedłem, bo miałem odebrać. Matce mówię, ja tam nie chcę iść, ja tam nie pójdę, ja się tam boję iść. I matka poszła. A brat wtedy był jeszcze u Sowietów. A on był u Sowietów. Tak, ale matka się ucieszyła, że chociaż jeden syn już wolny. Matka, jeżeli chodzi o Zbyszka, to ja, matka zachowywała się w dzień godnie. Na wsi, jak tam siedzieliśmy jeszcze, nim tu zamieszkaliśmy, to w dzień normalnie rozmawiała z ciotką, tam ze stryjem i tak dalej, i ze wszystkimi normalnie. Ale w nocy ja słyszałem łkanie, takie ciche, przytłumione łkanie. Matka łkała, nie płakała, łkała. To było co noc tak. Jak żeśmy przyjechali tutaj, to już były dziewczynki, to się skończyło już to. Ale matka Zbyszka wymodliła. Matka się modliła dzień w dzień. Panie arcydzie, dzisiaj dziękujemy bardzo za te wszystkie wspomnienia, tak na koniec. Ja może tak chaotycznie trochę nie, tam, ale... Nie, powiedział pan to zupełnie normalnie, szczerze, to wszystko z takim, jak to wszystko przeżycie. Tam jeszcze... Pana mama 107 lat żyła, tak? 107, tak.